z rozgrywanych w ten weekend spotkań na europejskich boiskach za najciekawsze uważam derby Krakowa z oczywistych względów. Po pierwsze, ciekawe będzie, jak Wisła Kraków, mistrz Polski, podniesie się po tych ostatnich niepowodzeniach, po tym jak praktycznie odpadła z Ligi Europejskiej po porażce z Fulham, jak podniesie się po tej porażce kompromitującej na własnym stadionie pod Beskidziem, jak pamiętamy. No, umówmy się, mimo wszystko to Wisła będzie w tym spotkaniu faworytem. Choćby dlatego, że Krakowia w tym sezonie nie potrafi wygrać na własnym stadionie przy ulicy Kałuży. Zdobyła na nim raptem jeden, jedyny punkcik. Wszyscy zadają sobie pytanie, czemu tak się dzieje. Kibice, piłkarze, trener Pasieka, którego bardzo lubię i szanuję, mówi, że być może jest to kwestia presji, z którą nie radzą sobie piłkarze. Nowy stadion nie jest tutaj żadnym atutem, jak się okazuje. No ale jeśli rzeczywiście tak jest, jeśli to jest kwestia presji, to nie wróży to dobrze temu spotkaniu, bo z tego co czytałem, ma być komplet widzów na stadionie, więc ta presja, derby prestiżowe, ta presja nie pomoże, a wydawałoby się, że no to jest idealny moment do pokonania Wisły, bo jeśli nie teraz, kiedy jest w takiej formie, bez czołowych zawodników, jak wiemy wszyscy, no, Maor Melikson, Patryk Małecki, Radosław Sobolewski, no to są filary tej drużyny. Z tego co słyszałem, trener Pasieka na treningach sprawdzał wariant gry z dwoma napastnikami. Ustawiał Andrzeja Niedzielona obok Van der Bizena. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Raczej bym próbował skopiować, bo nie ofensywą. No, Krakowia to nie jest Fulham. Tu by raczej trzeba było skorzystać z pomysłu, jaki na pokonanie Wisły miało pod Beskidzie, czyli żelazna obrona całą drużyną, rozbijanie ataków i dobry jeden stały fragment gry. Pamiętamy tą bramkę głową zdobytą po rzucie wolnym. Więc z tych powodów raczej stawiam na Wisłę, no, która też będzie chciała zmazać ostatnie kompromitacje, ostatnie porażki. W dodatku niewykluczone, że gra o posadę trenera Roberta Maskanta, którego bardzo chwali, lubi, z którym, jak widzimy, pamiętamy, świętowała Mistrzostwo Polski. Dochodzą do mnie głosy, że Wiśle analizuje się rynek trenerski, jacy trenerzy są do wzięcia, kto by mógł przyjść zimą. Jest tam, zdaje się, jakaś klauzula w kontrakcie Maskanta, że można z nim rozmowę rozwiązać bez wypłacania mu jakichś olbrzymich pieniędzy właśnie w styczniu. No i mówiłem już o tych brakach kadrowych Wisły. One są bardzo poważne, ale jednak w starciu z Krakowią myślę, że przesądzą wielcy zawodnicy. Wielkie indywidualności, których tam jeszcze paru zostało. No, choćby Dudu Biton, o którym interesują się kluby Bundesligi, Ligi Holenderskiej. Kto wie, czy doczeka Wiśle do wiosny, może zmieni klub już w styczniu. Wydawało nam się, że i Maor Melikson, no ale po tej kontuzji właśnie nie wiadomo, w jakiej on będzie w formie, kiedy wróci, więc tacy piłkarze jak Biton, jak Iliew, jak Genkow, to są mimo wszystko zawodnicy, którzy potrafią robić różnicę i myślę, że to oni zadecydują, przesądzą o obliczu tego spotkania i prawdopodobnie, tak mi się wydaje, tak jak zwycięstwo w derbach w ubiegłym roku, nie to przypieczętowujące tytuł Mistrza Polski dla Wisły, ale to jesienne, tak jak ono wtedy uspokoiło sytuację w klubie i uratowało posadę Robertowi Maskantowi, tak stawiałbym, że będzie podobnie i teraz. Z meczów w Europie będę oglądał, starał się obejrzeć mecz Blackburn z Chelsea, bo po prostu to, co się teraz dzieje na Stamford Bridge, jest bardzo, bardzo ciekawe. No, wyraźny kryzys, możemy chyba już o nim mówić. Ostatnia seria naprawdę kiepskich spotkań.
najpierw porażka z Queen's Park Rangers w lidze, kończone spotkanie w dziewiątkę, potem kiepski mecz w Pucharze Ligi, później porażka z Arsenalem 3-5 i remis ze słabym Genk, najsłabszą drużyną w grupie Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen i Valencją. Pierwsze punkty Genk, pierwsza bramka Genk właśnie strzona Chelsea, która ma kłopoty w defensywie. No, Petr Cech moim zdaniem nie jest w tej formie sprzed lat, naprawdę duży spadek formy, no i tak także jego obrońców, z których John Terry ma poważne kłopoty osobiste za tą rasistowską odzywkę do Antona Ferdinanda w meczu Queen's Park Rangers. Ty Czarnuchu się do niego odezwał, kamery to zarejestrowały, dochodzenie prowadzi nie tylko FA, ale także policja. No i John Terry to jest zawodnik, który kiedy ma takie pozabojskowe kłopoty, to widać to w jego grze później na boisku. Pamiętamy, jak sprawa tam uwiedzenia żony Wayne'a Bridge'a jak odbiła się na jego formie wicemistrzów. Wtedy pamiętamy Chelsea i jego katastrofalne błędy, które pozwoliły Interowi Mourinho pokonać Chelsea w Lidze Mistrzów. No więc jestem po prostu ciekawy, czy się podniesie. U bukmacherów znacznie poszły w górę notowania Andreasa Boasza do utraty posady. Ale numerem jeden jest Steve Keane, czyli menadżer Blackburn, z którym Chelsea gra, także to też jest taki trochę pojedynek zagrożonych menadżerów. Tam jeszcze Steve Bruce z Sunderlandu. Więc na ten mecz na Wyspach będę zwracał uwagę. No i oczywiście rzucę też okiem na kolejny mecz Borussii Dortmund. I tutaj liczę na kolejne polskie gole. Robert Lewandowski miał przerwę na Ligę Mistrzów, miał przerwę na Bundesligę. Pamiętamy z VfB Stuttgart gola strzelił Łukasz Piszczek, więc liczę na kolejnego gola Lewandowskiego, żeby utrzymał tą pasę, żeby dalej można mówić o spekulacjach takich, czy by nie mógł trafić do Premier League, ale to się nadaje na następnego vloga i o tych jego szansach zmiany klubu na Liverpool albo Chelsea. Jeszcze będzie okazja pospekulować.